Aby wypróbować Blue Baby, Baby Blue, wejdź do łazienki, zgaś światło i zamknij drzwi. Następnie, wpatrując się w lustro, ułóż ręce, jakbyś trzymał w nich małe dziecko. Zacznij delikatnie je kołysać, powtarzając 13 razy Blue Baby, Baby Blue. Pamiętaj, aby nie popełnić żadnego błędu. Jeśli już wykonasz to prawidłowo, poczujesz ciężar dziecka w swoich rękach. Będzie rosło i rosło, robiąc się coraz cięższe. Poczujesz nagle, jak zaczyna drapać twoje ręce. Zanim stanie się przesadnie ciężkie, musisz szybko wrzucić je do toalety, spłukać i uciec z łazienki. Jeśli nie wykonasz tego wystarczająco szybko, w lustrze pojawi się odrażająca kobieta. Wrzaśnie, abyś oddał jej dziecko. Jej krzyk będzie tak głośny, że bez problemu będzie w stanie zbić szkło. Jeśli będziesz ciągle trzymał dziecko, zabije cię. Jak mówi legenda, grupa kilku dziewczyn poznała historię Blue Baby i chciała przekonać się, czy to aby na pewno prawda. Nie wierzyły, że to zadziała, więc wysłały swoją przyjaciółkę Laurę do łazienki. Dziewczyna zgasiła światła, zamknęła drzwi, złożyła swoje ręce i zaczęła powtarzać: Blue Baby, Baby Blue. Nagle w swoich rękach poczuła ciężar niewidzialnego dziecka, które zaczęło ją drapać. Laura przeraziła się i nie wiedziała, co następnie powinna zrobić. Chciała rzucić dziecko i uciec, ale bała się tego, co mogłoby się stać. Stała, trzymając je i czując, jak robi się coraz cięższe i cięższe. Nagle kątem oka ujrzała coś w lustrze. Krzyknęła przeraźliwie. Kiedy jej koleżanki usłyszały krzyk, próbowały otworzyć drzwi do łazienki. Po chwili starań wiedziały, że to na nic, i wszystkie wraz pobiegły do domu jednej z nich po pomoc. Gdy w końcu udało się wyłamać drzwi, ujrzały martwą Laurę leżącą na podłodze. Jej oczy zostały wydrapane. Nikt nie mógł poruszyć ciała, zupełnie jakby coś ciężkiego przypierało ją do ziemi.